Pytanie. Dlaczego parowóz? Dlaczego akurat dzisiaj taki symbol? Będziemy dzisiaj mówić o przemyśle i początkach, jak on wyglądał, dawniej, współcześnie. Przemysł współcześnie, no to wiadomo, czyste zakłady, wszystko w rękawiczkach produkowane i tak naprawdę nie ma tam ani kawałka sadzy. Natomiast XIX-wieczny przemysł, no to były naprawdę śmierdzące, brudne, zadymione fabryki, parowozy, które jeździły po szynach nawet i przez Wrocław i każde inne miasto, wożąc pracowników i ludzi. Natomiast właśnie, jak wygląda dzisiaj? XIX wiek wiekiem pary. Parowozy z XIX wieku. Teraz już ich nie można zobaczyć na żywo we Wrocławiu, chociażby na co dzień, ale zdarzają się takie możliwości, że ten parowóz czasem przyjeżdża. Zapraszam na lekcję. Halo, halo, tu geografista. Kolejny temat lekcji. Dzisiaj będzie o przemyśle. Przemysł dawniej i współcześnie. Temat lekcji. Przemysł dawniej i współcześnie. Punktów są dzisiaj cztery. Pierwszy punkt: rewolucje przemysłowe. Drugi punkt: podział przemysłu. Punkt numer 3: funkcje przemysłu. Punkt numer 4: specjalizacja przemysłowa krajów. Dobra, trochę pomieszałem tę notatkę, dobra, ale jakoś wyprostuję. Czyli tak, pierwsze rewolucje przemysłowe to zostawimy jako trzeci punkt później. Pierwszy będzie podział przemysłu. Co jakoś tam sobie ustawicie, tak będzie. Pierwszy punkt. Podział przemysłu. Mamy przemysł. Czym jest przemysł? Mieliśmy rolnictwo. Rolnictwo zajmowało się produkcją, zresztą pisaliście to na teście, produkcją żywności, daje mieszkańcom pracę, tworzy krajobraz i też jest hodowla zwierząt, jakoś ten też wpływa na kulturowo też na to. Natomiast przemysł już jest czymś konkretnie innym niż rolnictwo. Czym ono się zajmuje? Ono się zajmuje tak naprawdę produkcją towarów, produkcją towarów lub też infrastrukturą, która do tej produkcji jest potrzebna. Może być do produkcji potrzebna, może być też do życia normalnego człowieka też potrzebna. Więc tak, mamy takie cztery główne działy przemysłowe. Pierwszy dział przemysłowy to jest przetwórstwo przemysłowe. Przetwórstwo przemysłowe, czyli produkcja towarów. Produkcja towarów, surowców, które są wcześniej przygotowane, i później są dalej przekazywane do usług, do handlu, czyli do sprzedaży. Następnie, ale to jest tylko produkcja. Następnie górnictwo i wydobywanie, czyli wszelkiego rodzaju kopalnie, czy odkrywkowe, czy głębinowe, są tutaj włączone. Mogą być też kamieniołomy, albo jakieś tam mniejsze wydobycie surowców. Następnie infrastruktura techniczna. Infrastruktura techniczna to jest co? No to są wszystkie te elementy, które wiążą się z możliwościami wyprodukowania czegoś albo skorzystania tutaj z działania. Czyli po pierwsze jest to woda, produkcja wody, produkcja prądu, dostawa gazu lub sprężonego powietrza. Jest też ciepło, czyli dostarczanie ciepła też jest infrastrukturą techniczną. Oczywiście sprężone powietrze nie wszędzie, no w każdym domu. U mnie nie ma na przykład sprężonego powietrza w domu, ale jeżeli ktoś ma, to super. Sprężone powietrze w grzejnikach. Natomiast ogólnie infrastruktura przyczynia się do tego, żebyśmy normalnie funkcjonowali. No i ostatnia taka część to jest gospodarowanie odpadami, czyli zarówno zbieranie tych odpadów, jak i ich przetworzenie, czyli, uwaga, recycling, czyli recykling, tak po polsku mówiąc.
Czyli to są takie najważniejsze cztery elementy przemysłu, które wyróżniamy. Teraz tak, jakie są funkcje przemysłu? Funkcje przemysłu są trzy główne, podobnie jak w rolnictwie, no ale tutaj są tylko trzy. Pierwsza to jest gospodarka, czyli produkcja towarów plus dostarczanie mediów, czyli tego wszystkiego, z czego korzystamy, czyli wody, prądu i tak dalej. Następnie funkcja społeczna, czyli tworzenie niejako takiego, no oczywiście miejsca pracy, że miejsce pracy, ludzie mogą iść do pracy, ale też i tworzenie takiej społeczności pracujących, nie? Mówiło się dawniej o robotnikach, tak, którzy protestowali w obronie swoich praw. No dzisiaj już mniej się stosuje tą kwestię robotniczą, bardziej pracownicy produkcyjni, przemysłowi, bardziej w tę stronę, natomiast dalej to jest taka grupa, która bardzo silnie ze sobą współpracuje, zwłaszcza górnicy na przykład w ciągu Barbórki świętują swoje święto, co podkreśla taki charakter, że te zakłady przemysłowe no niejako się odróżniają od reszty, od rolników chociażby, nie? Następnie mamy, no i oczywiście jest wykształcenie już wyższe, musi być, aniżeli w rolnictwie, to już trzeba być wykwalifikowanym, żeby umieć obsługiwać daną maszynę, nie? No i ostatnie przestrzenne, czyli kształtowanie się krajobrazu, czyli krajobraz przemysłowy, oczywiście to już nie jest krajobraz, gdzie mamy pola, łąki, takie mamy piękne słoneczniki, które rosną. Nie, tu są kominy, spaliny i ogólnie rzecz mówiąc jest węgiel, nie? Węgiel wszędzie się wala, po prostu wszędzie jakiś surowiec leży, jakieś skały. Więc to już jest bardziej taki zurbanizowany krajobraz. No i ostatnie, no, to przyspieszenie rozwoju miast. Czyli wraz z zakładami przemysłowymi potrzeba bardzo dużo pracowników, więc buduje się miasta. A te miasta, no, wyglądają, no, tak jakby, no, chodzi bardziej o ilość niż o jakość, więc są to bloki, 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 bloki. Jak ktoś był, nie wiem, o, tu mamy osiedle Kiełczowskie, albo mamy, kto w Głogowie był, to wie, że na przykład w Głogowie to są same bloki, nie? Dlaczego? Bo budowano bloki, albo w Lubinie tak samo. Same bloki, ponieważ było potrzeba pracowników do huty miedzi, do kopalni miedzi, więc wybudowano te bloki, bo jak najszybciej można było je zapełnić pracownikami. Punkt numer trzy, który miał być pierwszym, rewolucje przemysłowe. Rewolucji przemysłowych było cztery. Cztery. Cztery rewolucje przemysłowe. Tak naprawdę mówi się najwięcej o tej pierwszej. Natomiast każda kolejna była ważna ze względu na to, że zmieniała możliwości produkcyjne i w ogóle produkcję w całości, nie? Czyli tak, pierwsza rewolucja przemysłowa, którą się też w historii mówi, to jest rewolucja XVIII-XIX-wieczna, koniec XVIII, początek XIX wieku, czyli rewolucja wywołana przez maszynę parową. Co ona spowodowała? Wcześniej działania zakładów obejmowały pracownie manufaktury, tak? Wcześniej jeszcze przed manufakturami byli sami pojedynczy rzemieślnicy, którzy wyrabiali buty, wyrabiali kapelusze albo beczki i tak dalej. I oni to robili sami. Później manufaktury to zmieniły, no już trochę się rzemieślników zgadało, no i stworzyli taką manufakturę, gdzie już tych beczek się więcej produkowało, albo tam kapeluszy, natomiast produkowano je stopniowo, nie? Czyli jeden tam szył do tego kapelusza, nie wiem, ten górę, drugi jakieś tam ozdoby i tak dalej, później to ostatni gdzieś tam sklecał, wszystko zszywał i później szły do sprzedaży. Więc manufaktury tak wyglądają, ale maszyna parowa spowodowała to, że już to można było nieco zintensyfikować, wykorzystać jakieś maszyny, które by po pierwsze usprawniły produkcję, zwiększyły tę produkcję i zwiększyły też zyski. Więc tak naprawdę wprowadzenie tej maszyny parowej sprowadziło pierwsze maszyny do produkcji, głównie
Chodziło o tkalnie, między innymi Łódź. Łódź, takie miasto w Polsce środkowej jest, gdzie te fabryki bardzo szeroko powstawały na bazie tych nowych maszyn parowych. Następnie mamy w XIX wieku, w drugiej połowie, no bo te maszyny parowe się coraz bardziej, coraz więcej krajach się pojawiały. No i pojawił się, słuchajcie, w XIX wieku też prąd. Początkowo ludzie się bali tego, no bo oczywiście prąd zabijał niektórych, tak? No nie zabijał sobą, nie? Że po prostu, nie, ludzie zobaczyli prąd i podali, nie? Nie, po prostu prąd, przez to, że ludzie się niekoniecznie umieli z nim obchodzić. Zresztą do dzisiaj niektórzy wkładają widelec w kontakt i twierdzą, że się nic nie będzie działo, a się dzieje. Więc ten prąd unowocześnił produkcję. Zmieniono maszynę, bo już niekoniecznie powodowano produkcję tutaj przez wzgląd na to, że trzeba było potrzebować więcej węgla, więc węgla już nie potrzebowano aż tyle, bo korzystano z niego głównie w elektrowniach. Elektrownie przysyłały prąd, maszyny szły na prąd. Oczywiście to też zwiększyło to, że mogły być prowadzone działania już nie przy świeczkach, nie przy latarniach gazowych, tylko przy prądzie i żarówkach, które oświetlały zakłady przez całą dobę, więc tak naprawdę prowadzenie działalności mogło być całodobowe, tak? Czyli były zmiany, można było się zmieniać, produkcja szła cały czas. Następnie mamy w XIX wieku, też mamy prąd, w wieku XX zmieniło się co? Zmieniły się układy scalone, czyli mikroprocesory, które unowocześniły produkcję tak, że ona już stawała się powoli automatyczna. Czyli my nie musieliśmy za każdym razem wciskać guzika, żeby albo sami dokręcać tam jakieś części, bo maszyna robiła to za nas. Oczywiście musiał być jakiś człowiek, który by był maszynistą, czyli obsługiwał te maszyny, natomiast już nie trzeba było tych pracowników aż tyle jak wcześniej, więc szło dalej o pieniądze, czyli ograniczenie liczby pracowników, no i wypłat, no bo tak to jest zawsze tanie. Z drugiej strony też maszyny zastępowały ludzi pod względem, no bo tak, człowiek nie zawsze był chory albo coś, brał zwolnienie, maszyna chora nie była, chyba żeby się zepsuła, no to już koniec, no to już wtedy to trzeba zawezwać mechanika, mechanik naprawił, no i ta maszyna dalej idzie, natomiast z pracownikiem mogło być różnie. No i ostatni taka rewolucja to była rewolucja komputeryzacji produkcji, czyli już komputeryzacji, robotyzacji, czyli tak naprawdę już nie my jako ludzie obsługujemy maszynę, tylko obsługują ją roboty i komputery. Czyli my ustawiamy jakieś wymagane przez nas parametry, a maszyny, komputer przelicza to i nadaje jakąś prędkość, nadaje precyzję maszynie, która wytwarza dany produkt. Oczywiście to powoduje, że możemy wtedy kształtować mniejszą albo większą produkcję, no i wtedy mniejsze albo większe koszty i zarobki. Oczywiście w dzisiejszych czasach jest to ważne. Dlaczego? Ponieważ jeżeli potrzeba więcej produktów, stosuje się większe tutaj pole manewru, pole tej produkcji. Jeżeli potrzebujemy mniej produktu, produktu się mniej produkuje. Gorzej jest ze specjalizacją, ponieważ jeżeli dana linia produkcyjna jest związana z działaniem pod jakiś konkretny produkt, no to trudno będzie go przestawić, nie? Jeżeli ktoś, nie wiem, produkuje śrubki i produkuje ich milion dziennie, no to nie przestawi się z dnia na dzień na produkcję na przykład nie wiem, metalowych prętów, nie? No bo to już jest o wiele bardziej rozwinięta konstrukcja niż taka zwykła śrubeczka. Dobra,
czwarty punkt, czyli specjalizacja przemysłowa krajów. Można powiedzieć, że kraje, jak różnicują się ze względu na rozwój, tak różnicują się ze względu na specjalizację produkcji. Niektóre kraje są, specjalizują się, czyli tak, mamy kraje biedniejsze głównie, czyli kraje mogą być z rejonu Afryki Środkowej głównie, bo to chodzi o środkową, nie północ, południe, bo tam jeszcze bardziej już się specjalizują w bardziej nowoczesnym przemyśle. Mamy Amerykę Południową częściowo i Azję Środkową. To są kraje, które tak naprawdę są najbiedniejsze, no i tam nie ma takiego przemysłu, żeby była robotyzacja, komputeryzacja. No może jakaś tam minimalna komputeryzacja jest, ze względu na to, że są inwestorzy z zagranicy. Natomiast ogólnie to są głównie wydobywanie surowców. Jakieś najprostsze surowce się wydobywa, produkuje się i wysyła się za granicę. Bez przerobienia na miejscu, ponieważ nie ma takich możliwości. Natomiast kraje bogatsze, Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, Azji Południowo-Wschodniej też, to są kraje, które te surowce skupują za niewielkie pieniądze, przerabiają je i później sprzedają po bardzo dużych cenach. Gdzie? No na cały świat, nie tylko do krajów wysoko rozwiniętych, ale i też do tych krajów biednych, bo sprzedaż jest oczywiście globalna. No i te kraje specjalizują się już w takich bardziej nowoczesnych technologiach, nowoczesnych na tyle, żeby móc sprzedawać to po wysokich cenach. Zadanie Wam przygotuję na ten temat. Do zobaczenia. Pa!